Zima w tym roku zdecydowanie zaskoczyła drogowców, ale nie ulega wątpliwości, że czujność stracili również kierowcy. No rzeczywiście jest zima, warunki drogowe dynamicznie się zmieniają, bo rano jest powiedzmy wilgotno, za chwilę przyłapuje mróz i jest ślisko. Także rzeczywiście mieliśmy sporo zdarzeń z drogowych. W minionym tygodniu odnotowaliśmy jeden wypadek i 36 kolizji. I faktycznie w większości przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych i atmosferycznych. Do wypadku doszło 2 stycznia. To chyba był najtrudniejszy dla kierowców w dzień. Poranna ślizgawka na drogach i nadmierna prędkość zrobiły swoje. Na drodze krajowej w miejscowości Jasionowo doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci oczywiście natychmiast pojechali na miejsce. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym Audi, jadąc w kierunku Suwałk, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym w kierunku Budziska samochodem ciężarowym. Następnie odbił się od niego i uderzył w kolejny samochód osobowy w Volvo. A w tym samym miejscu i czasie też doszło do zderzenia 2 innych pojazdów, które z kolei hamując, też jeden najechał na drugi. W efekcie 2 pasażerki Audi trafiły do suwalskiego szpitala. Następny poranek też do łatwych nie należał. Rano w kierunku Budziska ruszyła straż, karetka i policja. W miejscowości Lipniak, gmina Szypliszki, tam z kolei kierujący też nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Całe szczęście tym razem kierujący nie odniósł poważniejszych obrażeń, nie wymagał pomocy lekarza. Jak radzić sobie z trudnymi warunkami panującymi na drogach? Policja nieustannie apeluje o ostrożność, ale wciąż wśród kierowców zdarzają się tacy, którym włącza się nie wiedzieć czemu, tak zwana ułańska fantazja. I przez głowę przebiega myśl, ja dam radę. Nic bardziej błędnego. Co powinniśmy mieć w głowie i z tyłu głowy, wyjeżdżając w czasie trudnych warunków na drogę? Przede wszystkim powinniśmy mieć sprawny samochód, być wypoczęci. No, o tym, że musimy być trzeźwi, to mam nadzieję, że nie muszę mówić, ale chyba jednak muszę, bo cały czas zdarzają się sytuacje, że zatrzymujemy tych nietrzeźwych kierujących. No i ograniczone zaufanie zarówno do innych kierujących, jak i właśnie do tych warunków atmosferycznych. Także należy za każdym razem dostosować prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, bo one zmieniają się bardzo dynamicznie. Tak jak już mówiłam wcześniej, że w godzinach porannych powiedzmy jest odwilż, za chwilę jest mróz lub odwrotnie, więc jakby nie możemy myśleć, że gdzieś tam jechaliśmy godzinę temu i było bezpiecznie. Niestety za godzinę może być już niebezpiecznie, także bardzo proszę, jedźmy ostrożnie, bądźmy też uprzejmi dla siebie, bo na drodze jest to bardzo istotne. Warto pamiętać też o tym, że jeśli droga jest śliska, zaśnieżona, możemy po prostu zawiadomić o tym dyżurnego policji. Wystarczy, że zadzwonimy na numer alarmowy 112 i przekażemy dyżurnemu stosowną informację. Z pewnością zostanie ona przekazana odpowiednim służbom lub zarządcy drogi, zapewniła nas Eliza Sawko.